Jest ze mną Katarzyna Baranowska, polska pływaczka stylem zmiennym, czy też bardziej profesjonalnie zmiennistka. Kasiu, piękna historia. Po 8 latach wracasz do pływania i od razu na igrzyska. W 2008 roku zerwałaś z pływaniem. Dlaczego tak się stało i co robiłaś w tym czasie? Po 6 latach wracam, tak już, żeby nie było aż tak długiej przerwy. Byłam po prostu zmęczona już materiałem raczej odnośnie wymagań i odnośnie presji, odnośnie wszystkiego przestało mi to naprawdę sprawiać przyjemność. I podjęłam męską decyzję o zakończeniu kariery. I co robiłaś przez te 6 lat? Wiodłam takie całkiem normalne życie, jak na każdego normalnego człowieka się zdało, czyli praca i jakieś tam funkcjonowanie ze znajomymi. Zajęłam się głównie eventami i szeroko pojętą organizacją eventów. Dzięki swojej współpracy z dużą ilością sportowców naprawdę nie było mi to tak ciężko przejść z miejsca na miejsce, ale no, zajmowałam się normalnymi rzeczami, tak jak każdy człowiek. Trudno było wrócić do pływania na takim profesjonalnym poziomie, bo to jednak i kilogramy do zrzucenia i zupełnie, no, jakby powrót do ciężkiej charówy. No na pewno, szczególnie, że każdy sportowiec, który miał jakąkolwiek przerwę, nawet jeżeli to jest pół roku, ma w swojej głowie wyobrażenia, że jednak wraca do tego poziomu już, na którym był wcześniej. A tutaj jednak przychodzi takie całkiem brutalne zderzenie z rzeczywistością i jest zaczynanie od zera albo jeszcze niżej. Także no, było ciężko, ale za to było dużo zabawy przy tym wszystkim. Wróciłaś do pływania na igrzyska, które naprawdę są wyjątkowo trudne dla polskich pływaków. Z jednej strony wyniki. Świtkowski, Kawęcki to mieli być kandydaci do medalu, tymczasem przepadli w eliminacjach. Jak to interpretujesz? Dlaczego tak się stało? No ja nie ukrywam, że byłam całkowicie poza kadrą, także ja się starałam w tym wszystkim odnaleźć. To co na pewno, to jeżeli chodzi o grupę, to się niesamowicie wspieramy, przynajmniej naprawdę staramy się wspierać, żeby jednak dopingować się do końca wewnątrz zawodników i żeby nie było czegoś takiego, że o Jezus Maria, jest naprawdę kiepsko, dobra, odpuszczamy temat. Tylko staramy się walczyć do końca. Co przyszło, że tak powiem, z czego to wszystkiego wynika, nie mam zielonego pojęcia. To już jest rola trenerów, żeby naprawdę do tego siąść i przeanalizować każdy krok, który został zrobiony i znaleźć jakieś tamte błędy i co wyszło nie tak. No nie wiem, no ja mogę jedynie za siebie odpowiadać, za swoje treningi, za innych jest mi bardzo ciężko. Wspieracie się, jak mówisz, jako zawodnicy, ale też wydaje się, że na poziomie organizacyjnym tam jest straszne zamieszanie. Ktoś nie zarezerwował toru na treningi, ktoś nie zgłosił Konrada Czerniaka do wyścigu na 100 metrów. Co tam się w środku dzieje? No, mamy festiwal Rio. Nie no, ciężko jednak się troszeczkę na ten temat wypowiadać, szczególnie, że jesteśmy w środku na chwilę obecną, także myślę, że o wiele więcej będzie wiadomo już tuż po igrzyskach, jak wszystkie emocje opadną i każdy będzie mógł się wypowiedzieć na swój temat. Festiwal Rio powiedziałaś, no dobrze, dobrze to brzmi. To na koniec, czujesz się spełnioną pływaczką? Oczywiście, jestem całkowicie spełnionym sportowcem i ja pływam i trenuję tak naprawdę tylko i wyłącznie dla swojej przyjemności. Już skończyłam z udowadnianiem, jeżeli chodzi o swoje wyniki, czy coś mi się należy, czy coś mi się nie należy. Robię to całkowicie dla siebie i tylko i wyłącznie dla fanów. To jakie plany pływackie? Dopóki mi się nie znudzi, dopóki mi będzie to cały czas sprawiało przyjemność, to będę na pewno w wodzie będę trenować. Jakie wyniki z tego będą, nie mam zielonego pojęcia naprawdę i nie mam żadnych oczekiwań względem tego, więc zobaczymy, co czas przyniesie. Bardzo dziękuję. Ze mną rozmawiała polska zmiennistka Katarzyna Baranowska.